Trochę nietypowo Hodor, właśnie słyszeliście Hodor drugie, te drugie Hodor jest króla Leoparda, czyli Pawlosa Sidewindera, który był na tyle uprzejmy, że zgodził się pomóc mi z komentarzem do tej bitwy, a nietypowo, ponieważ nie będzie ani muzyki, nie będzie ani komentarza tekstowego, tylko będę tutaj miał Pawlosa ze sobą, który będzie wraz ze mną komentował tę bitwę i pomoże mi, jak się zatnę, albo zabraknie mi słownictwa, albo po prostu będzie zapadnie mi atak kaszlu i będę musiał zmutować mikrofon. Dokładnie. Albo gdybyś też zgon zaliczył nagle, nie? Bo też tak może być. Tak, albo muchę polną. Dokładnie, starą muchę. Bitwa jest, no... Zobaczycie, jaka będzie. Myślę, że będzie ciekawa i interesująca, bo owszem, staram się pokazywać również dobre wyniki, ale pokazuję również filmy, które są ciekawe, ponieważ lubię dobre kino, więc lubię, kiedy jest jakiś dramatyzm, kiedy nie wiadomo do końca, co się stanie, czy główny bohater polegnie, czy przeżyje. No i ta bitwa, myślę, że się do takich właśnie dramatycznych zalicza. Myślę, że będziecie się bawili bardzo dobrze. Jadę sobie Isen 2. Jest to chiński złom 7 tiru. Mówię złom, bo... No bo ma trochę wad. Znaczy się, tak jak mówiłem, że czołg opisują trzy parametry, siła ognia, mobilność i pancerz, no to tutaj siła ognia jest, powiedzmy sobie, w porządku, tylko pancerz kuleje. No, IS-2 tak miał naprawdę, tak naprawdę taka wariacja na temat radzieckiego ISA kolejna, nie? Tak, to jest, już ma przód zrobiony według ISA 2 modyfikacja 44, czy ma jednolitą płytę z przodu, co w praktyce w czasie II wojny oznaczało, że Tygrys mógł mu luft napompać, ale na pewno będzie mógł przebić od frontu, natomiast tutaj Tygrys go bez problemu przebija i nie tylko Tygrys, nawet słabsze armaty też go przebijają, także pancerz czasem coś odbije, ale nie można na nim zbytnio polegać, taka moja opinia. Mhm. No tutaj widzę, że to jest spotkaniówka na Erlenbergu, coś czego ja tej powtórki nie widziałem, więc jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie rozgrywało. Losowanie z tego, co widzę, jest no nie jest najgorsze, tak, bo jest w co strzelać, jeżeli chodzi o niższe tiery, ale bolączką tego trybu na tej mapie jest to, że często się to kończy bardzo szybko przez skapowanie którejś strony, po prostu kapuje bazy. I tutaj też tak ten rozjazd jest taki, że troszeczkę w centrum. Bardzo dużo tutaj jest graczy, natomiast druga strona widzę, że tylko ten samotny łucznik, nie? Ten Archer i... No ciekawy jestem, kto się będzie rozwijać. Ja nie gram za dużo w tę grę ostatnio, a już zwłaszcza w trybie spotkaniowym na Erlenbergu, więc przyznam szczerze, że nie miałem koncepcji... Ale strzał, Piotra. Pięknie. Fuks. Z Leoparda by nie weszło. Nie wiedziałem po prostu, gdzie jechać. Uznałem, że skoro z prawej strony jest dużo górek, a opuszczenie działa... Mówi się, drugim nie występuje taka funkcjonalność, więc mówię, pojadę na lewo, może będzie bardziej płasko. No, może dlatego wybrałem akurat tę stronę. No, całkiem sympatycznie tutaj jest, nawet dla czołgów, które działania opuszczają, można, a mają dość twardy łeb, to ten IS ma, powiedzmy, w miarę twardy łeb, nie jest źle, chociaż ten garnek jest koszmarny, bardzo łatwo w niego trafić. Ostatnio Panteron M10 wydoiłem takiego ISA 2 pełnego od 100 do 0, właśnie celując tylko i wyłącznie w ten garnek. Jest pewnie to się cieszył. No tak, cieszył się. Za słabo zwracam uwagę na czat, żeby widzieć, jak bardzo się cieszył, ale teraz boczkiem ładnie. Na pewno weszło, także na pewno weszło. Kubelek już się cieszy. A weszło tylko, czy weszło z obrażeniami, to jest inna sprawa. O, jednak... O, jak mu przylosowało, 466. No i pięknie. Ruskie działo. Wiesz co, mnie też słabo nie przelosowało, bo 441. Dokładnie, ruskie działa, nie? No. Ale śmieszny znowu system spotowania, bo zniknął ci z takiej odległości, potem dostałeś bułę, dopiero się wyświecił. No ale nie narzekajmy. No nie narzekajmy, znaczy się załogę mam niesłabą, bo tam jest chyba koniec trzeciego perka, ale IS-2, no jak spojrzysz na to kółeczko na mapie, to nie grzeszy ten wzrokiem. To kółeczko jest dosyć małe. Słabo, tak. Tutaj jest zasięg, no ale to jest teoretycznie, to jest brawler, nie? Taki na pierwszą linię czołg. Chociaż tak jak wspomniałeś, tutaj na siódmym tierze mamy, no mamy IS-a, IS-a drugiego, Tygrysa, na siódmym tierze... Genialnego T-29. Tak, T-29 jest faktycznie genialny i na jego pancerzu jeszcze można polegać w miarę, natomiast no niektóre te siódemki ciężkie obecnie bardzo cierpią, bo szóstki, nawet piątki mają na tyle dobrą penetrację, że je dziurawią bez problemu, nie? Także sobie można... Różnie to z tym brawlowaniem jest. O, 360 powinno wyjść dobrze. Tylko czy będzie na niego bicie? O, jest bicie. Tylko działo skupia 3,4 sekundy. No dokładnie. Zanim to zdarzyłeś, to już go... Dickermax.
z wyposażenia to jeszcze wspomnę, mam tutaj wędkę, takie moje zobaczenie, że wędkę tak jak ty wszędzie nosisz ze sobą, tak samo ja wszędzie noszę ze sobą wędkę. Rammer i skupiaczkę. No skupiaczkę to na takim czasie skupiania to obowiązek, ale buła potężna. No właśnie, to jest zaleta dużej alfy. Pięknie tutaj ta skodzina zeszła. Nie cierpię tych czeskich nowych maszyn, bo no, polityka wargamingu i wprowadzania przegiętych maszyn. Nie? Nie wszystkie oczywiście, te wszystkie maszyny są przegięte, ale lubię je wykańczać. Tak samo jak Grilla 15 lubię wykańczać ostatnio. 9.8, no na razie niby dramatu nie ma. Ale 9.9 i tylko zobacz, że tutaj 9, na zamku jest przewaga ich 3 do 1. Oj, bardzo ważny strzał. Tak, pięknie, tylko że nasz pancer 4, który pychał po Artę, zdechł. No i tak powoli mi się kończą sprzymierzeńcy, sojusznicy. Te 67 nie są wity mordercą na tych tierach. Oj, tak. I już tutaj ma 3 fragi, także to na pewno będzie groźny przeciwnik. Jest też potężna Arta, nie? To jest autobus chyba, nie? Su-14-1. Tak, tak. No, znaczy może nie ten typowy autobus, bo ten typowy to jest chyba Su-14-2, ale to jest też taki jamnik. 10-12 i kapowana baza. Tu na szczęście tak jest. Kapowanie bazy długo trwa. Zostałem sam z Artą i z czerwoną Szkodą, które miałem nadzieję, że ta Szkoda wykończy artylerię. Krótko mówiąc, zostałeś sam. No, może nie tak całkiem, ale... Okej. Okay. A-43, bardzo dobry gracz. Pięknie przylosowało znowu. Właśnie liczyłem, że go tutaj spotkam, jak tam patrzyłem na minimapę, że uda się go wyszkodzić. Jeszcze miałem zamiar, że uda mi się opolować te 67, a jak był mu polował te 67, to już bitwa byłaby w zasadzie wygrana. Dokładnie. O, pojawia się kolejny petent. I będzie przebijał. I stara nam poprawisz z byka i jeszcze z podpałą. Pięknie. Tak, nie ma co marnować czasu, nie? No i teraz tylko trzeba dobić tę 67 i będzie z górki. Brzmi łatwo. Tutaj Skoda też mogła pomóc, bo... O, ale on uciekł. Skoda porusza się w kierunku nieznanym. Nie no, mam nadzieję, że tą Artę jedzie wykończyć, wiesz. No, tylko, że Arta już jest gdzie indziej. We dwóch jadą wykończyć Artę. Tylko Arta już się gdzieś przemieściła, jest teraz ostatnio była w D7. No tak, i zamiast spróbować wykończyć najlepszego gracza w drużynie przeciwnej, no i najważniejszy strzał spudłowany w tej bitwie. No, to strzał bardzo trudny. Oczywiście miało prawo wejść też, ale miało. Niesamowicie trudny strzał to był. Znaczy nie mówię, że miało czy nie miało, tylko mówię, że to był najważniejszy strzał w tej bitwie, który niestety spudłowałem. Powiem tak, gdybyś tu trafił, podejrzewam, że nie byłoby dramatyzmu, a jeszcze liczę tutaj na fajerwerki. No właśnie, tym bardziej zostało 15 sekund do końca kapa. No właśnie. I co mamy? Artyleria. Też trudny strzał, jeszcze się wyświeciłeś. Ja. To było dobre. Zyskałem pół minuty. Okej, okay, jest Top Gun. I 30 sekund, także wyścig z czasem. No wystarczy, że wjadę do kółka. Zaczynam czas. Oczywiście. Tygrys na szczęście znajduje się gdzieś w innej czasoprzestrzeni. Tak jest i zdaje mi się, że udało mi się zerwać jego gąskę. Dlatego stoi i kręci wieżą. Tak jest. Jak na tygrysa porządnego przystało. O, tutaj nowy bug w 9.15. Latający celownik dookoła. Nie wiem, czy go ty już doświadczyłeś? Nie, chyba nie. No tutaj cię doił, ale nie miałeś wyjścia. Musiałeś robić tygrysa. Tak jest. No i tylko nie wiem, gdzie on jest, więc w ogóle musimy gdzieś schować, żeby mi zapewniły osłonne budynki. Tylko nie wiem, skąd strzelał za bardzo. Gdzieś w tyłek. No, na szczęście, no te 6-7 ninja, ale na szczęście ma alfę dość niską i zanim by cię wydoił. Mógł cię podpalić też, nie? No to byłoby jego szczęście. Tutaj masz gaśnicę, także też dramatu by pewnie nie było, ale... No, ale jest 7 fragów. No jest. Jest 7 fragów, mam artylerię, tylko chciałbym, żeby ta artyleria tutaj przyjechała. Właśnie nawet piszę do niego na czacie, żeby przyjechała, bo po pierwsze we dwóch szybciej się kapuje, po drugie raźniej dla towarzystwa cygan dał się powiesić, a po trzeciemu, żeby wyspotowała tego T-67 i by się na coś przydała, bo T-67 na raz ją nie zdejmie. Tylko musiałbym chyba w nią 3 razy strzelić, co by mi dało czas na podjechanie i załatwienie sprawy. No dokładnie, 3, może nawet 4 razy. No. No tutaj... T-67 jest takim spamerem, że no, a to jest dobry gracz, więc spokojnie, gdyby... A ma na tyle czasu, bo jest jeszcze prawie 6 minut. Gdyby cię wyspotował z dużej odległości,
No to ty jesteś ślepy, tak? No to już zwróciłem na to uwagę i tutaj niestety nie miałbyś możliwości temu przeciwdziałać. Po prostu mógłby cię wydoić i tyle, nie? Albo złapać, na przykład podjechać bliżej, złapać cię na gąsę i po prostu szczochrać, tak? No kamuflażu nie mam na załodze, ani siatki też nie mam. Nawet gdybyś miał, no to nie oszukujmy się. No, on może mieć. Może mieć binosy zwłaszcza. Nie wierzę, że gdyby się ustawił gdzieś tam, na, powiedzmy, no tutaj na górce może, tak jak teraz patrzysz, o właśnie, no i ty go nie widzisz i podejrzewam, że nawet jak zaczniesz strzelać, to nie będziesz go widział. Najgorsze jest właśnie to, że nie wiadomo gdzie on jest, nie? No, patrzyłem tylko na licznik czasu, jeszcze minutka. No, kapowanie trwa długo, a powiem ci, tego się nie spodziewałem, bardziej bym się spodziewał go właśnie na górce, z górki miał dobre pole ostrzału. No i tutaj pomyślałem, że może mi się uda go przeszyć pomiędzy tygrysem a budynkiem, ale niestety zniknął. Zanim na ten pomysł wpadł. No i w takim pojedynku raczej czołg ciężki jest skazany na porażkę, z mojego punktu widzenia, nie? Bo tutaj masz pełną swobodę działania, a on ma. No właśnie, może cię świecić, ma dużo czasu. No i to trzeba 20 sekund. Ale patrz, że udało ci się skapować aż tyle. O ja! Ale szybko się tutaj... I pudło. No i pudło. I 10 sekund ładowania. I na 2 hity, 3 może zostałeś. No 3 hity od niego przyjąłem. Znaczy APCR-y, tak mówiąc dokładnie, nie hity, ale... No dobra, decyzja z jego strony, no... Musi się przebijać, jak chce to wygrać, jest na dobicie, więc... Też ryzykowny strzał, mógł wejść, ale dobrze się wycofał. No jemu weszło i teraz na szczęście zdingował. Teraz mu weszło, też mogło przylosować. No, ciekawie. Mamy pestkę, 7 HP, ładnie. Masz zaszczyk adrenaliny? Nie, jeszcze nie, zasoba załoga, dopiero trzeci perek. Prawdę powiedziawszy, liczyłem, że może już ma mało amunicji, bo to jest w końcu T67. No dokładnie. No, mógł się wystrzelać trochę z 14-13. Było w co strzelać w tej bitwie. Było, 4 kile zrobił. Ty jeszcze też masz dużo amunicji. Dobre strzelanie było dość cenne, nie? Bo tutaj... Chociaż tu jest na tyle tych pocisków, że nie jest źle. Teraz te nowe niektóre czołgi to no, dziwnie. Ilość amunicji. Ten Turan, tak? To jest węgierski... Znaczy, no, niemiecki w sumie tutaj. W drzewku jest... znaczy, drzewko to źle określone, ale niemiecka premka, o tak. Z tego, co... Jak on się zdążył tutaj? No, skąd tak, teraz? Na proxy cię na pewno nie zaświecił. No. No właśnie też by się obrócił w tą stronę. Tam by go raczej Arta wyświeciła, by próbował przeskoczyć w stronę swojego respa. No, na szczęście Arta już jest w kółku i kapuje ze mną. Mhm. Wiesz, no nie ma się jak z nim ganiać. Trzeba skapować, nie? A to właśnie ta bolączka. 95, 96. 4, 3. Chyba się uda. Wjechał w kółko. Cześć, akurat nagrywamy. Akurat. Sorry. Nie ma problemu. No zablokował i teraz tak. Arta wyjedzie, nie zdąży się odwrócić. Ty wyjedziesz, dostaniesz gonga i się ten HP ci spadnie, nie? No proszę, że Artę, żeby go find, miał być find, ale mi się D nie wcisnęło. Żeby go znalazł, żebym wiedział chociaż gdzie on jest. I jest, odbił się, pięknie. No, fajnie tutaj ten ostatni strzał. I całkiem sprytnie cię musiał tutaj objechać, widzę. Bo ta Arta go nie wyświeciła. Tego nie zobaczyłeś. Ciekawe, ile te 67 ma peny na tym. Kojarzysz może? Bez golda ma chyba 127-8, coś takiego. No tutaj mądra decyzja z jego strony. Uważam, że w tak krytycznym momencie bitwy załadował PCR-y, zwłaszcza PCR-y to jest no, wyborna amunicja. Zaraz zobaczymy. Mam tutaj dane T67. Working as intended, tak? T67. Page not found. No, to nie sprawdzę. Nie wiem w takim razie, ile miał peny. Dobra, zobaczymy sobie screeny. Powinny mi się... No, ja w międzyczasie zobaczę na wiki.
ile on miał peny. Właśnie na Wodwiki odpalałem i lipa. No fakt. Error 404. Page not found. No dobra, zobaczmy screen zatem. Czyli tak, od lewej strony, z ciekawszych medali z lewej strony oczywiście MK, no ale to się nie ma czego spodziewać innego. To była moja ostatnia bitwa na IC2. Nie miałem MK, miałem go po tej bitwie sprzedać niezależnie od wyniku, tylko po zdjęciu gwiazdki. Co ty mówisz? No to fajnie, że tak padło. No i mamy rozpruwacza. Nie wiem, ile tych czołgów tam padło, ale jest rozpruwacz. Faktycznie tam, a piękne losowania też były, powyżej średnich obrażeń, tam parę tych buł było fajnych. A przy okazji, jak już patrzę sobie na screena, to widzę, że z rezerw osobistych nie korzystasz. Nawet nie wiem, co to jest. No, tobie by się przydało akurat, jak grindujesz czołgi z różnych linii. Bo expo byś więcej dostał. Ale to mniej więcej tak samo się na tym znasz jak ja. Dobra, spoko. Te blaszki to oczywiście nie wiemy, co to jest, bo ja się na tym nie znam. Ja też nie wiem, co to jest. No, także dwaj starzy wyjadacze złota, prawda? Nie wiedzą nawet, jak się medale nazywają. No i co tu mamy? Radley Walters, tak? Bo 8 zaciupałeś, udało ci się tego ostatniego zdjąć. Jest stalówka, zaraz zobaczymy, ile tych pocisków dostałeś. Jest okupant bodajże. Tak jest. Patrz, jak śmiesznie, zabiłeś nie, ostatniego wroga. Nie, to jest Defender, proszę pana, to jest Defender. Tak, a jest. To jest Defender, tak, okupant wygląda troszeczkę inaczej. Chociaż, no, w PISO wygrałeś w wyniku zniszczenia wszystkich, nie? Ale tak naprawdę dwa razy byś się praktycznie załapał na okupanta. Ale on mnie zdążył zdekapować tym ostatnim strzałem, którego mnie nie zabił. Tak, gdzieś tam chyba weszło przez jakieś warstwowe albo przez coś, przez gąski. Mm-hmm. Duży kaliber, no tutaj jest 4000 obrażeń, więc to jest duży kaliber. No to jest 80% medalu Pawlusa. No właśnie, to już jest prawie Pawlus. I 4000, nie wiem czy na dychach jakby rzuciło na dużo ósemek, czy już by był duży kaliber, ale chyba tak, mogłoby się tak zdarzyć. To już jest fajny wynik jak na siódemki. Ja niedawno trochę grałem Panterą M10 i tam 2500, 2900 obrażeń, to już naprawdę świetny wynik i to już gwarantowane. No, tyle co ja jednym strzałem, to ty musisz trzema robić. No, co najmniej, tak. No i mam oczywiście Top Guna. I to jest chyba Spartanin, tak, czyli Spartan. No bo on nawet dwa razy cię chyba, jak już byłeś na ogrysku, nie przebił w końcu, nie? Tak jest. No dobra. Potem mamy następnego screena. No i wiadomo, 4042 punkty obrażeń, 634 poświetle, czyli jak na ciebie nietypowo, spodziewałem się jakiejś tutaj jednocyfrowej wartości. Ale przepaść, no tak, 4000 obrażeń, 8 fragów, prawie 1400 expa, 6 medali. Dicker Max, który dysponuje rewelacyjną armatą, no cóż, spłacił się, tak? To i tak nie jest najgorzej. No tam obrażeń. Tak. M12 też coś tam trafiła, a później to już jest przepaść. Nie chcę mi się przeliczać w tej chwili, ale zdecydowanie zrobiłeś więcej niż... Poczekaj, zdecydowanie więcej? No, 2400, 2703. Tak, drużyna. Tak, też tak sądzę. No, więcej niż cała drużyna. Pomijam tam ci, którzy nie zadali żadnych obrażeń, to są niskie dość tiery, więc to się może zdarzyć, ale tutaj, prawda, 110 obrażeń, 143. I to stosunkowo dobre maszyny, nie? VKPS składa te 24, składa te 40. No wiesz, ale tam głównie byli pomarańczowi u mnie w teamie. Tam... Dobrze, że ta arta pomogła. Tak, podziękowałem mu po bitwie za pomoc. No, naprawdę nie najgorzej, no ale tu przepaść katastrofalna, także tu naprawdę wyciąg w pełni na tobie spoczął. No i dwóch graczy najlepszych z ich drużyny, czyli zielony na 43, przepraszam, i niebieski te 67, też ewidentnie, no pograli chłopaki, nie? Coś tam się im udało zrobić. Ten na 43 tak chyba się nie spodziewał, że tak akurat na ciebie wyjedzie, że już tam będziesz, nie? No, gadałem z tym Falco po bitwie, spytałem się, czy ma powtórkę, ale powiedział, że nie nagrywa powtórek, bo gra for fun. Aha. No, niektórzy grają for fun i nie, że nie nagrywają powtórek, tylko na przykład dałem się wyspotować w pierwszej minucie bitwy i zabić, nie? Ale co kogo bawi, dobra. A teraz na drugim screenie zauważyłem, że masz tam 15 tysięcy złota, to pomijam, ale 800 tysięcy expa. Wolnego. Tak. No jest tego trochę. Czekam na polskie drzewko.
No, ja też. Każdy chyba czeka tak. Znaczy, ja nie jestem przekonany, że jakoś bardzo, bardzo mocno je ekspię, bo widzisz, jak ja gram w WOTA ostatnio, ale chciałbym zobaczyć polskie drzewko. Tak nawet dla samej satysfakcji, że w końcu je zobaczyłem. No, ale teraz szwedzkie drzewko, tak, podobno. No właśnie, i tutaj bardzo się cieszę, że to poruszyłeś, bo zastanawiam się, co teraz zrobić, bo mam nagrany film, nawet sam opublikowałem ten film, jak tam prezes Wargamingu obiecuje, że następnym europejskim drzewkiem będzie na pewno polskie drzewko i wprowadzili czeskie, teraz mają być szwedzkie. No i zastanawiam się, czy wtedy po prostu jak wprowadzą szwedzkie, to jeszcze pogram, jak wprowadzą polskie, po prostu czy nie zdeinstalować WOTA i zająć się innymi rzeczami. No, jest takim, wiesz, strzelić fochem w stylu dwunastolatki. No, to mieliście dokładnie zrobić 5 lat temu, a nie teraz. Teraz to możecie jaśnie pana pocałować. Tak. No, jest to takie trochę granie na nosie, nie? Bo to wiadomo, żeby na tym zarobili, bo polska społeczność cała rzuciłaby się na polskie drzewko i to nawet nie ma co mówić, bo tak by było na pewno. Nawet gdyby to były maszyny słabe, gdyby to były klony radzieckich maszyn, to i tak by wszyscy w to grali, nie oszukujmy się. Kurde, po to ten eksp trzymamy. Żeby od razu całą linię odblokować i kupić każdy możliwy czołg polski, jaki jest. No dokładnie, nie? I potem, prawda, wydziczać się, robić załogi, bitwy, nie? Nagrywać. No to fajne, fajne by to było. No dobra, zobaczmy jeszcze. O, proszę bardzo. 15 strzałów oddanych, 12 trafionych i 12 z penetracją. No to ja bym chciał niemieckimi działami tak strzelać, naprawdę. No te trzy pudła to były wszystkie trzy pudła w te 67, które nie trafiły. No dokładnie. Tego niebieskiego. No, to taki mały klopsik, można go nie trafić, tam te strzały były, no mogły wejść, mogły nie wejść, dzięki temu, że nie weszły, to była dramaturgia, także mi się to podoba. Z dystans, wszystko praktycznie na bliski dystans, także też fajnie, 13 strzałów, czyli tak mówiłeś, brawler. Trzeba. Dokładnie, tak jest i to mi się podoba w graniu ciężkimi czołgami, nie? Fakt, że jest tak, że to raz, drugi ktoś zginie i mówi, nie, jednak się cofnę na drugą linię, bo ginę za często, nie? No ale taka rola ciężkich czołgów, no co zrobić, no? Raz się uda, raz się nie uda. No, dobra. No, jeszcze widzisz załogę na przykład, jaką mam. O, jest załoga, faktycznie. Także bi już mamy. Prawie, nie, jeszcze bi nie było w tej bitwie. No, nie było, bo jeszcze jeden załogant niestety nie ma, także... Także szału nie ma tak naprawdę, no nie jest to jakaś załoga super świetna, bo raz, że kamuflażu zero, a dwa, że tutaj ta naprawa też nie jest jeszcze na 100%, nie? No nie, tylko skupiłem się na skupianiu. No, tak, tutaj to jest bolączka tego czołgu, ale radzisz sobie i tak nieźle widać, bo bez pełnego skupienia pięknie to wchodziło, a ja mam ostatnio problemy z trafianiem nawet na dość dobrym skupieniu. No. Widziałem. Dziwna taka jest ta zmiana, która jest też od jakiegoś już czasu, dłuższego czasu, że nie pokazuje, ile dokładnie było punktów obrony bazy, tylko że jeżeli było więcej niż 100 lub więcej, to pokazuje po prostu 100, ale kiedyś to było fajnie, bo jeżeli ktoś kilka razy dekapował bazę, to było po 200, ponad 200 i to można było szpanować. No. A tutaj też masz dystans przejechany ponad 3 km, także Turok już myślę, że nie marudził. To jest 60% medalu Turoka. Jak na tak wolny czołg, jakby nie było, to naprawdę nieźle, nie? Tutaj była ta mapa, no prawie, jeżeli chodzi o tą stronę, po tej stronie mostu, to właściwie pozwiedzałeś tyle, ile mogłeś. No, fajnie. No i 13 minut 20 sekund, to tak średnio licząc, 3 bitwy na dziesiątkę w obecnym. No, tak średnio licząc, 3 bitwy na dychach, nie? No, także fajnie. I udało się coś zarobić, także rentowność jest też dużo lepsza niż na dziesiątych tierach. Kiedyś na tych się zarabiało. Wielu graczy pewnie pamięta takie czasy, że nawet bez konta premium szło wyjść do przodu. Z kontem premium to w ogóle się zarabiało fajnie. No a w tej chwili tutaj to 20 tysięcy, no fakt, że też piękny wynik, ale 20 tysięcy do przodu bez konta premium to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Mało także... kto wie, że IS-2 jest świetnym zarabiaczem. No, dokładnie. No tutaj amunicja jest dość droga, nie? Bo to jest na pocisk ponad 1000 kredytów, tak. Ale się strzela mało, bo tutaj to przy takim losowaniu przynajmniej to też każdy strzał, to widzieliśmy, że rozpruwacz był, więc każdy strzał praktycznie wysyła do piachu te niskotierowe czołgi. Także bardzo fajna sprawa. No fajne, takie nietypowe starcie, nie? Bo zazwyczaj jest tak, że kontroluje się przebieg bitwy w większym lub mniejszym stopniu. Gdzieś tam czasami tak jest, że
no, że ułamki sekund decydują, że gdzieś tam się uda szybciej kogoś zdjąć, a tutaj byłeś praktycznie rzecz biorąc bezbronny, bo on sobie jeździł, nie wiedziałeś, gdzie jest i chodziło o to, żeby się mu dobrze schować i go trafić w nerwologicznym takim po prostu momencie. Bardzo ciekawa to jak, sprawa. To jak w ten film z Winem Dieslem, taki bardzo stary, tylko usiłuję sobie przypomnieć, fantastyczny, wylądował na planecie i tam dopóki było słońce, to było w porządku. Jak zaszło słońce, to wtedy stwory wyłaziły z pod ziemi, nie wiadomo było skąd i kiedy uderzą. To właśnie tak się czułem. Tak, Pitch Black czy coś tam. O właśnie, Pitch Black, tak jest. Tak. A propos, mam jeszcze, znalazłem parametry tej 76, z którą jeździ T67, to jest 128 peny, a na APCR-ach 177. O, to 177 peny to już pięknie. Także ja specjalnie zwróciłem uwagę, jak on wyjeżdżał, że tam lekki kąt pancerza był. Oczywiście no, też musiał wyjechać i strzelić po prostu, więc to mogło być różnie, ale to tym większe emocje. Emocje muszą być. To się akurat się zgadzam całkowicie też akurat z Turokiem, który mówi, że w epickiej bitwie, bo to czasami też się tak zarzuca, że miałeś dużo szczęścia, nie? No, ale epickie bitwy na tym polegają, że po prostu czasami jest trochę farta, trochę tego, że komuś coś nie wyjdzie, że się ma trochę szczęścia, że gdzieś tam jakaś podpała fartowna. No jednak to jest tylko gra z jednej strony, a z drugiej strony, skoro jest to tylko gra, to fajnie właśnie, jak dostarcza jakichś takich emocji pozytywnych, że człowiek się gdzieś tam podjara, że udało się, było blisko, nie? A takie bitwy, że od początku do końca wszystko wychodzi, to są po prostu nudne, nie? Są nudne, tak jak czołgi medy radzieckie typu 140, które no, moim skromnym zdaniem jest po prostu 140 jest nudna, bo się nią gra za łatwo. Takie jest moje zdanie i mówię to nie przekornie, tylko autentycznie tak moim zdaniem jest. To nie rzuca wyzwania człowiekowi, który gdzieś tam jest ogarnięty w miarę w medach. No, chociaż wyniki oczywiście można robić dobre. Także co, IS-2 skończony, to teraz na 110 się będziesz przesiadał? Tak jest. Ja już nią jeżdżę, ale na razie jest w pełni stokowa. No to... Bo nie wydaje Free Expo, bo trzymam na polskie drzewko. Bo wydaje, tak, bo na polskie drzewko trzymasz. No, tak jest. No, ciekawy jestem tego polskiego drzewka, czy w ogóle je wprowadzam na przykład w tym roku, czy nie. W tym roku to już chyba nie. Nie, plany były na przyszły rok, z tego co tam pamiętam, co czytałem. No, przypomina mi się też materiał, który nie tak dawno był, znaczy nie tak dawno, przez szybko leci, ale był u Hawlaka materiał. A propos właśnie polskiego drzewka, jak padła ta informacja, że o, polskie drzewko, bo TKS być może jako premka wejdzie, nie? Kojarzysz materiał. No i też bardzo gracze właśnie, o już odkładam Expa, już ten i wtedy się już z tego śmiałem, że pisać czy mówić to oni sobie mogą, a pogadamy jak to drzewko zostanie wprowadzone, jakby się pojawiło, no chociażby jakby się pojawiło na superteście powiedzmy, nie, jak już by były naprawdę jakieś skonkretyzowane te plany, a nie na zasadzie, że może wprowadzimy, nie, jak widać, jeżeli chcą coś wprowadzić, to wprowadzają to z kopyta i nie ma najmniejszego problemu. No, jak choćby właśnie Grille, który dla mnie jest kompletnie bezsensowny. To jest debilizm wprowadzać takie coś na randomy. No i tak teraz właśnie bitwy wyglądają, jak wyglądają. Nie? No i co na to poradzisz? No, chcieli wprowadzić i wprowadzili, kto im zabroni. Nie? Czytałem twój komentarz na Lake Villu, więc wiem, o czym mówisz. No właśnie. No i to tak... Jeżeli chcą zrobić coś dobrze, to są w stanie, nie? A widać nie chcą. No, tak jak w Kubusiu Puchatku Tygrys mówił, że tygrysy potrafią przebrknąć drzewo na jeden skok, ale one jakoś nie chcą. Nie? A, no to skoro w takim razie, to ja jeszcze rzucę żartem na do widzenia. Znaczy, bo już trochę przeciągnęliśmy tę bitwę, tak długich bitew, to chyba nawet Jari jak stream nagrywa, to nie puszczał. Chyba więc, nie. No, żart jest taki. Przychodzi Pinokio do Geppetta i mówi, tato, zakochałem się. A Geppetto, o, to świetna wiadomość, synku. I co, wystruga ci wacka? Nie, wierci dziurkę. No to... Cięta riposta, tak zwana. Tak. Moja córka przyniosła chyba ze szkoły ten kawał. O, proszę. A ja myślałem, że w szkole się nie można niczego nauczyć. To widać, tylko ja się niczego nie nauczyłem w szkole. I to... I jak powiedział Clarkson, i tą bombą, tak. Tak, this bombshell, kończymy odcinek. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. To usłyszę. Cześć.